Teorie spiskowe, współczesne mity i roznoszące się z prędkością kuli śniegowej deepfake'i to poważne zagrożenia społeczne naszych czasów. Jak dyskutować z tymi, którzy swoją argumentację opierają na najniższych emocjach i nagiętych do swoich potrzeb teoriach pseudonaukowych? Na to pytanie poszukamy odpowiedzi z zacnymi gośćmi. Aleksandra Stanisławska to dziennikarka naukowa, popularyzatorka, podcasterka, autorka audycji w Radiu Tok FM, a przede wszystkim współtwórczyni działającego już 12 lat popularno-naukowego bloga Crazy Nauka. Profesor Marcin Napiórkowski, semiotyk kultury z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, publicysta i autor książek, m.in. szeroko komentowanego reportażu Naprawić przyszłość. Dlaczego potrzebujemy lepszych opowieści, żeby uratować świat? I wreszcie profesor Michał Bilewicz, psycholog społeczny i polityczny, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Michał zajmuje się psychologicznymi mechanizmami pojednania, pamięci zbiorowej, traumy i uprzedzeń, a my w tym gronie zajmiemy się teoriami spiskowymi i współczesnymi mitami. Drodzy Państwo, na wstępie to chcę wyrazić moją wielką radość i też pewnie lekki stresik związany z tym spotkaniem, bo absolutnie zacne grono gości. Już przedstawieni, zasiądnięci. Dzień dobry. Bardzo nam miło. Dzień dobry. Posłuchajcie, dzisiaj pogadamy o spiskach i mitach, o czymś, co kochacie najbardziej. Znaczy nie wiem, czy kochacie, czy właśnie to jest taka love-hate relationship. To znaczy nie cierpicie ich tak bardzo, że aż pałacie w jakiś sposób do nich uczuciami. Zastanawiałam się, jak zacząć tę rozmowę, bo można zrobić to na milion różnych sposobów. Ale zacznę chyba w taki sposób ogólny. Gdybym ona poprosiła ciebie, osobę emocjonalną, ale też irracjonalną, tak cię zawsze postrzegałam, o przypomnienie sobie takiej teorii spiskowej, która w ostatnim czasie, czy takiej głupoty naukowej, bo ty się przecież z tym mierzysz na co dzień od wielu, wielu lat swojej pracy dziennikarskiej, popularyzatorskiej, która sprawiła, że nie spałaś po nocach, bo miałaś takie poczucie, no nie możemy ludziom przetłumaczyć, że nie mają racji. No nie możemy rozbić tej bańki, tego głupiego wymysłu. Coś takiego, co wyjątkowo ci siadło na wątrobie, bo ludzie bardzo w to wierzyli, pisali do was na przykład komentarze na Crazy Nauka i nie tylko. Wyście próbowali racjonalnie, próbowaliście po dobroci, ale się nie udawało. Ja nie będę chyba oryginalna, kiedy powiem, że tą sprawą, która mi tak bardzo siadła na wątrobie i na głowie, były ruchy antyszczepionkowe i antymaseczkowe podczas pandemii COVID-19. One wciąż jeszcze mają się dobrze, natomiast to nasilenie w roku 2021, ale już to się zaczęło w 2020, kiedy była mowa o finalizacji produkcji pierwszych szczepionek i wypuszczeniu ich na rynek i szczepieniu Polaków. No i wtedy się zaczęło dziać. Myśmy chyba wszyscy to bardzo mocno przeżywali, a problem polegał na tym, że dla nas było to dobrodziejstwo ludzkości, tak? Szczepionki, które ograniczyły liczbę zgonów drastycznie, pozwoliły nam żyć w dobrobycie i w długim zdrowiu. Natomiast część osób uznała, że to jest właściwie spisek zawiązany przeciwko nim przez firmy farmaceutyczne Billa Gatesa, Microsoft i co tam jeszcze wchodzi w grę, i spisek światowy, który ma na celu depopulację. I jakby to głupio nie brzmiało, ta narracja weszła z butami do naszego świadka popularyzatorów nauki i ta narracja właściwie zdominowała dyskusję wokół szczepień, wokół noszenia maseczek, bo jakby w świadomości wielu osób jedno z drugim się bardzo mocno wiązało. To też pokazują badania, że jak ktoś wierzy w jeden spisek, to również zaczyna łatwo wierzyć w inne spiski i to liczne badania na to wskazują. Tak więc spisek szczepionkowy zaczął się bardzo mocno wiązać ze spiskiem maseczkowym, tak, że pandemia jest wymyślona, że jest zaplanowaną pandemią, tak, przez rząd światowy. No wiemy, słyszeliśmy o tym wszyscy i ja naprawdę nie mogłam wtedy spać po nocach. To jest dobre. Używasz różnych narzędzi, że wiesz, używasz wszystkie swoje, wiesz, dostępne środki, tak. I tak ludzie. Czuliśmy się bezradni, używaliśmy racjonalnych argumentów, że przecież szczepionki, maseczki, że są badania. A ktoś przyszedł i wyciągnął badania niszowe, zastosował cherry picking, tak?
tak? Wyciągnął jakieś ze dwa badania, które były na przykład błędne metodologicznie i rzucił nam te badania na stół. Powiedział, że to nie szkodzi, że 98% badań mówi jedno, to te dwa badania dyskredytują to, co mówią te inne badania. No i to się tak kręciło i właściwie wyszło na to, że z tą grupą, która uznała, że te spiski istnieją i która tak głośno krzyczała, tak głośno, że właściwie zakrzykiwała całą resztę dyskusji, całą pozostałą część dyskusji, no nie dało się rozmawiać w racjonalny sposób i pewnie dojdziemy do tego momentu, kiedy będziemy się zastanawiali, jak rozmawiać, co z tym zrobić. To za chwilę. Na razie wróćmy do tego, do początku tworzenia się tej kuli śniegowej. Jak to się globalnie dzieje, bo to jest coś, czemu ty się przyglądasz też od lat, temu jak się tworzą mity, jak one się rozwijają. No nawet siedzimy sobie tutaj i ona mówi pandemia, spisek wymyślony, no trudno się nie uśmiechnąć, bo to jest absurd, tak? Co się dzieje w ludziach? Co się z nami dzieje z ludźmi, którzy wierzą w takie głupoty, bo to jest po prostu głupota. Masz badania naukowe, masz lekarzy, masz ekspertów, masz potwierdzenie, że mniej osób umiera, a ktoś przychodzi i mówi, ja się nie zaszczepię, bo to jest chip. Co takiego w głowie ma ten człowiek? I potem jedna, druga, piąta. Jakby jaki jest ten mechanizm tworzenia takiej prawdziwej historii? Dawno temu. Trudno powiedzieć, co ci ludzie mają w głowie. Może Michał, ty wiesz coś więcej, bo ja nie znam żadnych badań, które by jednoznacznie pokazywały, że oni są głupsi. Albo mniej wykształceni. Albo no są jakieś tam sugestie, że mają większą preferencję dla prostych wyjaśnień i pewną awersję do złożoności, ale mnie te dane też nie przekonują jako jedyna przyczyna, więc najlepiej byłoby chyba założyć, że to nie są jacyś specjalni ludzie. Okay. To są tacy sami ludzie jak ja i wy i poszukać jakichś bardziej złożonych przyczyn. Ja staram się w ramach tych badań, które prowadzę, monitorować dyskurs całościowo, to znaczy interesują mnie nie tylko narracje, opowieści tych osób, które odrzucają szczepienia, ale staram się zawsze analizować na tle tego, co mówi ten główny nurt debaty, promujący szczepienia, zachwalający je. I okazuje się, że tutaj pojawia się taka interesująca dynamika, gdzie jakiś często bardzo racjonalny i uzasadniony sprzeciw, czy nawet lekki sceptycyzm wobec tych szczepień sprawia, że przy takim ułożeniu tej dyskusji publicznej, jaką mamy, osoba, która mówi nie jestem do końca przekonana, nagle zostaje wrzucona na drugą stronę przepaści i do jednego worka z osobami, które głoszą totalnie zwariowane teorie w rodzaju ze szczepionkami wiążą się mikrochipy, które zmienią nas w cyborgi albo jakieś tam programy depopulacji. To powoduje interesujący fenomen, który polega na tym, że my zasadniczo wszyscy jesteśmy dość konformistyczni. Czyli jak siedzimy w kinie i wszystkim... Michał, nie jestem. Nie jesteś konformistyczny. Nie, ale dlaczego? Ja też nie. Wszystkim podoba się jakiś film, to mamy większą szansę, że nam też się ten film spodoba. Nie tylko, że deklaratywnie powiemy, tylko to jak ze śmiechem z puszki. Nikt nie lubi sitcomów ze śmiechem z puszki, ale oceniano je jako bardziej zabawne, bo no, jesteśmy generalnie towarzyscy. I zazwyczaj ten konformizm działa w porządku. Czyli jeśli jedna osoba krzyczy krokodyl, no to wszyscy uciekamy przed krokodylem, nikt nie zostaje zjedzony. Dobrze mieć w sobie ten, upraszczająco mówiąc, gen konformizmu. Ale pojawia się taka sytuacja, zwłaszcza w społeczeństwie takim jak nasze, które wysoko waloryzuje bunt, chodzenie pod prąd, rebelię. Jak nasze, w sensie nasze polskie, tak? Nie, w ogóle współczesność. Okay. Społeczeństwa nowoczesne, gdzie tradycja nie jest już taka ważna, gdzie koherencja, spójność grupy nie jest już taka istotna. Aczkolwiek polski twist romantyczny, wydaje mi się, jest to też dosyć istotny, że kiedy pojawia się już, zaczęło się od tej kuli śnieżnej, wydaje mi się, że to jest bardzo dobra metafora, pojawia się pewna masa minimalna ludzi, oni zaczynają tworzyć coś, co można by nazwać nonkonformistycznym konformizmem. Trzeba powiedzieć to szybko trzy razy. Nie. Że jest ta niewielka grupa, która zaczyna się definiować w oparciu o to, że my idziemy pod prąd. My nie wierzymy w mainstream. My nie będziemy podążać za tym owczym pędem. I co złego... No dobra, wszystko jest fajnie, tylko jeżeli ten mainstream dotyczy naszego zdrowia i życia,
To już chodzi o to, że wszyscy, na przykład nam się podoba film, okej, okay, tak? Ale jeśli chodzi o to, że idziemy w stronę czegoś, to nas zabije, hej, no to wracam do pytania, co jest z nami nie tak? Rozumiem, ale to znowu to już tak żeglując szybko do brzegu. To, co wydaje mi się tutaj szczególnie interesujące, to to, że pod tym silnym ciśnieniem takich terminów jak antyszczepionkowcy, silnym ciśnieniem takich terminów jak o, ludzie, którzy wierzą w teorie spiskowe, są głupsi, gorsi, te osoby, które znajdują się gdzieś na obrzeżach tej grupy, zaczynają być coraz silniej motywowane do tego, żeby zgadzać się z tymi najbardziej zwariowanymi teoriami i pojawia się taki wewnątrzgrupowy konformizm, który jest motywowany antykonformizmem na zewnątrz grupy. I co tutaj jest dla mnie szczególnie niepokojące, to to, że nagle okazuje się, że różne wysiłki, które myśmy podejmowali, żeby opowiadać o tych szczepieniach jak najlepiej, żeby mówić nie ma się czego bać, nikt rozsądny się nie boi, okazują się totalnie wypalać nam w twarz i działać odwrotnie. Więc to, co tu wydaje mi się szczególnie ciekawe, to to, że to, co pierwsze mamy do przemyślenia, to nie jakieś głębokie zrozumienie tylko i wyłącznie tych teorii spiskowych i myślenie, co z tymi ludźmi jest nie tak, ale zastanowienie się, co myśmy popełnili za błędy w naszej komunikacji dotyczącej właśnie na przykład szczepień, gdzie niesamowicie istotne są inne współczynniki, takie jak zaufanie do państwa i do instytucji w ogóle. To jakie inne rzeczy wiemy na temat właśnie tych wielkich firm farmaceutycznych. Wiesz, tylko to jest super ciekawe, będziemy to zaraz rozwijać. Myślę sobie, że w takim podejściu właśnie makro, że co zrobiliśmy, jak to zmienić, ale tutaj walczymy o życia. I wciąż, bo to jest świetny, konkretny przykład tych teorii spiskowych, które są po prostu niebezpieczne, tak? Mogą nas kosztować życie. I wiadomo, że w pewnym momencie też tej rozmowy pewnie dojdziemy do polaryzacji społeczeństwa, jak nie jesteś z nami, to przeciwko nam, chociaż może, nie wiem, to się będzie trochę zmieniało, za chwilę jeszcze o tym pogadamy. Pamiętam, kiedy pracowałam w Radiu Z, taki szacowny kolega dziennikarz, który był już opowiedziany po stronie antyprawicowej, powiedział, dzisiaj nie ma dla dziennikarzy miejsca o środku, dzisiaj każdy się musi po jakiejś stronie opowiedzieć. I myślę, że wiele dziedzin bardzo ucierpiało na takim podejściu. Tak? Michał, czy ty znasz odpowiedź na pytanie, co jest w głowach, czy inaczej, czy chcesz się zastanowić nad tym, co jest w głowach ludzi, którzy mówią maseczki, sprawiają, że będę miał grzmicę płuc i będę ich nosił? Czy chcesz pójść drogą, którą zaproponował tutaj Marcin, czyli zastanowić się, no właśnie, gdzie popełniliśmy błąd w komunikacji mądrych treści wobec tych... Też dzięki za to rozróżnienie, że to nie są jacyś ludzie, nie wiem, gorsi od nas, są tacy jak my, bo często teorie spiskowe znoją i pewnie, nie wiem, czy profesorowie, ale i ludzie z drugiej tam. To jest, tak naprawdę są dwie te same ścieżki. Znaczy, ta ścieżka, którą sugeruje Marcin, jest równoległa do tej pierwszej, czyli tej, która by poszukiwała jakiegoś hardware'u w głowie. Jakiejś cechy psychologicznych, które faktycznie czynią ludzi podatnymi na teorie spiskowe. I jak myślę o tym całym obszarze badań, to teraz już w zasadzie możemy być, mówić z dużym przekonaniem, że faktycznie osoby podatne na teorie spiskowe mają trochę więcej problemów z analitycznym myśleniem. To znaczy jest pewna poznawcza podstawa w ich funkcjonowaniu. Pewna właśnie, tak jak mówiłeś też, unikanie niepewności, znaczy pewien styl poznawczy, który ich charakteryzuje. I to jest powtarzalne. W bardzo wielu badaniach widzimy, że nie chcę powiedzieć, że oni są głupsi od nas, tak? Że to mniej inteligentni, ale pewne sposoby myślenia, jak mówimy tutaj o myśleniu analitycznym, to zwykle psychologowie stosują taki bardzo prościutki test CRT, prawda? Który mówią na przykład, że mamy dwie piłki, one razem kosztują 110 zł i piłka A jest droższa od piłki B o 100 zł. I teraz ile kosztuje piłka B? No i to zadanie, które brzmi bardzo prosto... 10? Właśnie. Boże, więc nie będziemy rozmawiać o szczepionkach, nie będziemy rozmawiać. Ale właśnie... dlaczego mówimy o tych piłkach? Więc to jest być... Czy to podstęp, przypadek? Takich zadań jest kilka w tym teście CRT, które pozwalają sprawdzić po prostu tą zdolność analitycznego myślenia. No i teraz...
Co jest z tymi ludźmi, którzy właśnie mają problem z analitycznym myśleniem? Czy oni automatycznie będą myśleć bardziej spiskowo? Nie zawsze. Okay. Ale oni są bardziej podatni. Tutaj jest ten element konformizmu, o którym, czy tego non-konformistycznego konformizmu, bardzo mi się podoba to określenie. Oni są bardziej podatni na wpływ otoczenia, a w szczególności na wpływ mediów społecznościowych. To znaczy, to jest taki efekt, który my obserwujemy notorycznie. Też robiliśmy badania w czasie pandemii, że im więcej czasu ludzie spędzają w mediach społecznościowych, im więcej konsumują Twittera, Facebooka, tym bardziej, szczególnie w naszych badaniach, to szczególnie Twitter w tym czasie pandemii był niebezpieczny. Faktycznie takie badanie, które robiliśmy z kolegami z Uniwersytetu Amherst, pokazało, że im więcej tego Twittera ludzie konsumują, tym bardziej prawdopodobne, że będą interpretować tą całą rzeczywistość pandemiczną w kategoriach spiskowych. Że będą odrzucać wszystkie te działania, które sugeruje, tak, które byłyby podstawowe dla zdrowia publicznego, że będą uważać, że to jest jakiś spisek, że to są jakieś mroczne siły, które próbują coś ugrać na tej całej pandemii. No właśnie, i teraz... Ale największy problem jest właśnie z tymi ludźmi, którzy mają słabą zdolność myślenia analitycznego. I jak pokazują badania Dominika Stecuły z Colorado State University, to ten efekt mediów społecznościowych jest widoczny głównie właśnie u ludzi, którzy mają problem z myśleniem, którzy gorzej funkcjonują poznawczo, tak? Mają większy problem z myśleniem analitycznym. I na nich musimy szczególnie uważać. Oni są taką, powiedzmy sobie, grupą języka, która jest szczególnie podatna na te bzdury, które napływają do nich z YouTube'a, i to oni pokazywali właśnie, że ta konsumpcja YouTube'a, ona się u nich w dużo większym stopniu, czy tam Facebooka nawet, się w większym stopniu przekłada na wiarę w teorię spiskową. Dwie rzeczy zanim, Ola, tylko powiem, że to jest takie trochę przerażające, co mówisz, bo właściwie należałoby zadzwonić po policję i powiedzieć policjant, proszę wjechać na Twittera, Facebooka, Instagram, pozamykać to wszystko. Niedawno rozmawiałam z profesorem Wojciechem Kuleszą, który jest bardzo antymediem społecznościowym. Mówi, że media społecznościowe są oczywiście społecznościowe tylko z nazwy, tylko my już tej machiny nie zatrzymamy. I to jest najbardziej przerażające, bo tu się pojawia pytanie, skoro nie skasujemy wszystkich kont, bo to już ruszyło, to się już tak rozwinęło, że jest nie do zrobienia, no to jak mówić do tych ludzi? To ja bym jeszcze chciała na chwileczkę wrócić do tych osób, które są najbardziej podatne na teorie spiskowe, na podatne, no tak, dobrze. Trafiłam na bardzo ciekawe badania prowadzone w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Rok 2021, dr Marchlewska, i badano to, w jakim stopniu ludzie, którzy jakby mają dominację takiego unikowego radzenia sobie ze stresem, wchodzą w teorie spiskowe. Okazało się, że właśnie jest korelacja. Że sobie nie, jak ktoś sobie nie radzi ktoś ze stresem, sobie tak? Nie radzi ze stresem, w sensie ucieka, starając się albo o tym nie myśleć, albo przerzucić ciężar myślenia i denerwowania się czym innym. Kiedy na przykład się okazuje, że zalega z rachunkami, nie powiem skąd. A to tylko skąd skanę. Tak. Pomyślę o tym jutro. No to generalnie właśnie pomyślę o tym jutro, kiedy indziej to załatwię. I tutaj z kolei też właśnie wykazano, ci naukowcy wykazali, że istotne jest to, że na przykład wtedy, kiedy myślimy spiskowo, to możemy sobie przerzucić winę za to, co się dzieje na zewnątrz, tak? Czyli jakaś grupa decyduje za nas, to nie my jesteśmy winni, my nie ponosimy odpowiedzialności, ktoś po prostu za nas manipuluje, my jesteśmy w tym wszystkim bezradni i ktoś nam odbiera tę moc sprawczą i właściwie to jest takie wygodne. Trudno, no, tutaj... Kasia, ty mogę też jakoś może troszkę uzupełnić, bo faktycznie tutaj otwierasz takie pole na to, żebyśmy zrozumieli też ten hardware psychologiczny od trochę innej strony. To znaczy, z jednej strony to jest ta poznawcza, od której zaczął mówić Marcin, czyli że właśnie ludzie są głupsi może, albo inaczej przetwarzają informacje, może są w bardziej uproszczony sposób przetwarzają informacje, które do nich napływają. Nie rozumieją świata, taki wielopoziomowo nie rozumieją przykład, tak? A są te dwa dodatkowe właśnie aspekty ich funkcjonowania, które też są właśnie bardzo charakterystyczne dla nich. To jest jedno, to są właśnie te emocjonalne kwestie, czyli to właśnie regulacja stresu, to co składa Marta Maklewska,
I ogólna lękowość. Oni to są ludzie naprawdę głęboko przestraszeni światem. Ale przepraszam, w dzisiejszych czasach trudno nie być człowiekiem przestraszonym światem. No, i to powody, też powiedzieć, że myślę, że dojdziemy do tego, jakie cechy naszego świata powodują, że myślimy... Za chwilę. O tej, ale na razie też o tego hałtu, czyli właśnie jest ten element taki lękowy bardzo w nich. I to wiele badań na to wskazuje. I trzeci, i to jest to, czym my się głównie zajmujemy, to są kwestie takie, powiedziałbym, motywacyjne, czyli poczucie deprywacji kontroli, czyli to, że nie mamy wpływu na rzeczywistość, czujemy się bezradni wobec rzeczywistości, że próbujemy, staramy się, nie udaje się. Ludzie, którzy, i to nie chodzi tylko o to odniesienie porażki, ale taki to, że staram się i się nie udaje. Nie staram się i nagle się udaje. Tak? Czyli że nie mam wpływu. Nie ma konsekwencji. I to jest ta sytuacja, która generuje bardzo potężną chęć. Jak spiski jest wiele badań, które na to wskazują. Marcin siedzi i robi taki gest przeczący, za chwilę go rozwiniemy, ale wrzucę tylko taką rzecz, która mi się przypomniała, kiedy zaczynała się pandemia, myśmy w Radiu Z robili taki program w waszej sprawie, słuchacze dzwonili, nie zapomnę tego, bo to jest coś, co naprawdę zostało ze mną i zostanie na zawsze. Słuchacze dzwonili i zgłaszali swoje pytania do ekspertów. Nikt nie wiedział, co się dzieje, co to jest za wirus, wiecie, taki początek, wszyscy przerażeni, do radia dzwoni słuchacz i nagrał się pan na sekretarkę. Gdzie byli goście, lekarze, popularyzatorzy, tłumaczyli, co się dzieje. No i zadzwonił pan i nagrał się w następujący sposób. Dzień dobry, ja mam pytanie do gościa, ale niech on mi odpowie tak lub nie na moje pytanie. I tu padło pytanie. A propos tego, o czym mówiłeś, że czasami mówisz, to zależy. W nauce często mówisz, nie wiem. I od razu taki człowiek to bierze. Aha, czyli nie. Tak? I to jest dla mnie kwintesencja. Właśnie na ile to jest rzeczywiście kwintesencja takiego spiskowego myślenia, na ile taka osoba to jest, to jednak nie jest taka, która widzi świat czarno-biały. No. Czemu tak kręcisz głową? No, tutaj oczywiście pojawiają się też różnice wynikające z dziedzin, które reprezentujemy. Ja się zajmuję semiotyką i narratologią, więc czytam, staram się też życzliwie czytać wszystkie te rzeczy bardziej przekrojowo i w oczywisty sposób jestem mniej kompetentny w hardware'ze niż w software'ze, więc pewnie stąd to myślenie unikowe po mojej stronie. Ale myślę, że tak stricte pragmatycznie, to zastanawiam się, czy nie robimy sobie jednak szkody, skupiając się tak bardzo na tym, co wyróżnia te osoby. Abstrahując już od tego, że te badania bardzo często nie przekonują mnie tak w 100%. Oczywiście tutaj też warunki laboratoryjne, redukcja pewnych rzeczy do konkretnych mierzalnych cech zawsze sprawiają, że kiedy wejdziemy w to, jak te teorie spiskowe już funkcjonują w naturalnym środowisku, to te rzeczy się bardziej rozmywają, ale stoimy tutaj trochę na rozstajni ścieżkach. To znaczy, możemy skupić się na tym, co wyróżnia tych ludzi i no ja nigdy bym tego nie powiedział, że są głupsi od nas albo w jakikolwiek sposób gorsi od nas. Nawet gdyby... Zdefiniuj nas, prawda? Bo gdyby były jakiekolwiek przesłanki, które tak mówią, powiedzenie tego byłoby przeciwskuteczne i bijałoby ich bardziej. W teorii spiskowej. Mam nadzieję, że nas słuchają i słyszą. Poza tym ciężko być jednak przywodem mnie, więc tutaj jakoś mierzę to też jako naukowiec obiektywnie. Ale mamy też drugą drogę, tę, którą zaczęliśmy. To znaczy niezależnie od tego, czy ci ludzie są szczególni, czy nie, widzimy, jakie elementy naszej sfery informacyjnej sprawiają, że teorie spiskowe przebijają się łatwiej niż treści niespiskowe. Czyli rzeczywiście widzę istotną różnicę, ale nie między jednymi a drugimi ludźmi, tylko między jednymi a drugimi treściami. Rzeczywiście, jeśli teraz popatrzymy na te treści, to widzę wyraźnie treści, które mają wysoką awersję do komplikacji. Czyli mówią, po pierwsze, dajemy proste odpowiedzi, po drugie, jeśli coś nie jest proste, to jest podejrzane. To jest dokładnie to, co powiedziałam. Tak. Więc to, do czego nie mam pełnego przekonania w przypadku ludzi, o czym mówił przed chwilą Michał, widzę bardzo dobrze w przypadku tych treści, że te narracje są jakościowo różne. Zawsze w opowieści i książki łatwiej dzielić na dobre i złe niż ludzi, to jest jednak bezpieczniejsze. Dobra, to ja i teraz, przyjmuję to zaproszenie, i teraz, które nam dajesz. Wrzutka dotyczy bezpośrednio tego, o czym mówiliśmy. To znaczy tego, że daliśmy się z jakiegoś powodu przekonać, że dzisiaj rezygnacja, przecięcie takich mediów społecznościowych, jakie mamy, jest kompletnie niemożliwa. To mi niesamowicie przypomina dyskusje, które się w Stanach Zjednoczonych, a później w innych częściach świata odbywały w latach 60. przy pierwszych propozycjach Air and Water Act. To niemożliwe, żebyśmy zabronili wyrzucania śmieci i zakopywania ich na pustyni, bo cały przemysł motoryzacyjny zbankrutuje.
albo techniczne, elektroniczne. To niemożliwe, żebyśmy zabronili spalania wszystkiego i wypuszczania tego w powietrze, bo bankrutuje przemysł petrochemiczny. Chcecie zamordować amerykańskie górnictwo, z którego żyją całe Stany? Zabrońcie wylewania ścieków do rzeki. Przecież to jest nasze prawo, nasza wolność. Tego się nie da zrobić. Co się okazało? Dzisiaj te regulacje są dla nas absolutnie kluczowe i niepodważalne. Jest oczywiste, że nie wolno ścikać do wspólnej studni i wylewać ścieków do rzeki. Co więcej, okazało się, że w bardzo szybkim czasie przyniosło one olbrzymie korzyści tym branżom. To znaczy, jako presja swego rodzaju ewolucyjna, ekonomiczna, promowały nowoczesność, promowały rozwój, nie zawsze przyniosły korzyści samym górnikom, na przykład w Wirginii Zachodniej. No tak. Wiem, o czym mówisz, o to zdanie właśnie, że co teraz zrobię, które ja tutaj wystawiłam. No jest Twitter, jest Facebook, no już tego nie cofniemy. Można to zmienić. Z dnia na dzień. Ale ja chciałam przyjąć twoje zaproszenie, które drugi raz tutaj nam na stół wykładasz. Mianowicie to zaproszenie jednak do zastanowienia nad nie wiem, nie jakością, tylko treścią tego przekazu, tych narracji, bo ja bardzo też wierzę w to, co napisałeś w swojej książce Naprawić przyszłość. Bardzo podoba mi się jej podtytuł Dlaczego potrzebujemy lepszych opowieści, żeby uratować świat? I cały czas sobie zadaję to pytanie, jak budować tę opowieść lepszą tak, żeby ona trafiała do tego pana, co zadzwonił do radia, bo mam wrażenie, że nie trafi. I teraz spotykamy się tutaj, państwo oglądają nas, słuchają w dowolnie wybranym momencie czasoprzestrzeni. My się spotykamy dzień po czymś, co zrobił znów nasz prezydent Andrzej Duda, mianowicie ułaskawił, mamy taką sprawę polityczną na chwilę tutaj wyłożę, prezydent Duda mówi tak, ułaskawia panów Wąsika i Kamińskiego, bo w mojej opinii oni nie są przestępcami. Teraz osnuje jakąś opowieść, mówi, ja uważam, że oni nie są przestępcami. Mamy ludzi, którzy są jakby prawomocnie zamknięci w więzieniu, a ktoś ważny mówi, moim zdaniem oni nie są. I on wypuszcza ci, Marcin, w świat i drodzy państwo, opowieść i ludzie mówią, tak, oni byli więźniami politycznymi. No co tutaj nie działa, że wypuszczamy tak absurdalne opowieści i one... My nie chcemy czegoś takiego. No Michał, dlaczego tak jest? Michał się zafrasował tutaj, no. I teraz ja przyjdę i powiem, ale nie, oni są przestępcami, a wszyscy powiedzą, nie, pan prezydent powiedział, że w jego opinii koniec, 6 pieśni, jesteśmy ugotowani, nie ma w ogóle, jak nic nie zrobimy. Ten świat umrze. Ja chyba się cieszyłbym w sytuacji, cieszę się, że prezydent wyraża to tymi słowami. Moim zdaniem oni nie są przestępcami. Byłoby dużo gorzej, gdyby powiedział, oni nie są przestępcami. Ale to ty rozumiesz te różnice, tylko że... I obawiam się, że... Obawiam się, że co to długie stwierdzenie mogłoby paść z jego ust i no, wtedy oczywiście znaczyłoby on no, tyle, że prezydent nie rozumie różnicy pomiędzy ułaskawieniem a niewinnością, prawda? Bo jak dobrze wiemy, ułaskawieni bywali nawet zbrodniarze nazistowscy, prawda? Z powodów zdrowotnych i tak dalej. Tutaj w tym wypadku prezydent, który mówi, że w mojej opinii tak jest, no moim zdaniem... Pół biedy, to. Pokazuje tak, pokazuje... Znaczy to jest to, co psychologowie często nazywają intellectual humility, tak? Czy taką skromnością intelektualną, tak? Że mówię, ja nie do końca wiem, pewnie tak jest, ale nie mam całkowitej pewności. Ja bym bardzo chciał żyć w świecie, w którym ludzie tak się wypowiadają na podobne tematy, jak na przykład kwestie szczepionek, czy kwestie bardzo złożone związane z praworządnością, ponieważ wielu z nas no, ma dosyć ograniczone kompetencje, wszyscy nawet siedząc tutaj. To znaczy jest bardzo trudno wejść na pole semiotyki, dyskutować z Marcinem w kwestiach semiotycznych, właśnie dlatego, że tutaj mogę mieć jakieś podejrzenia, na przykład kwestia złożoności teorii spiskowych. Czy one rzeczywiście są prostsze? Czy one są uproszczeniem? Jak pamiętam katastrofę smoleńską, to wydaje mi się, że wersja oficjalna była bardzo prosta. Tak. Wypadek lotniczy. Natomiast do tej wersji, którą często nazywamy spiskową, no to było potrzeba 12 profesorów. 12 profesorów prowadzących badania na całym świecie, jeszcze z Ameryki trzeba było ich sprowadzić. Jeżeli myślę o zabójstwie JFK, wersja oficjalna, jakiś osład do tego prezydenta. Potem się okazało, że był jakiś tam Ruby, tak? Jack Ruby, który był stał za tym. Mafia sycylijska, jakaś pewnie... Koniec. Piętro, a jak wejdziemy w teorie spiskowe, które wygląda na to, że zresztą okazały się trafniejsze w wypadku zabójstwa Kennedy'ego niż teoria oficjalna, znaczy historycznie, może być historycy się spierają akurat w tym wypadku, to one wcale nie są prostsze, one są bardziej złożone, tak? Znaczy to są bardzo skomplikowane często konstrukcje wyjaśniające. Więc ja nie wiem, czy rzeczywiście tak jest, że one są z takiego punktu samej treści teorii spiskowych, że ich cechą jest prostota. Co je wyróżnia?
I pytanie na przykład, jakbyśmy odnieśli to do teorii naukowych, które na przykład funkcjonują w naukach społecznych. Różnego rodzaju teorie marksistowskie na przykład, teorie strukturalistyczne. Jak sobie myślimy o tym, czym żyją nauki społeczne, tak? Ile z tych teorii de facto ma podobną strukturę do teorii spiskowych? Są to bardzo złożone teorie. Co ty myślisz? Tutaj... Poczekajcie, bo tu panowie już przejęli dyskusję między siebie, a ja bym chciała, żeby włączyła się jednak Ola do tego, do tej, no bo wracam tutaj, zapisuję sobie, jak panowie tak zapraszają właśnie do wątków, podoba mi się to, ale chciałabym ja was zaprosić jeszcze ciebie, Ola, do tego wątku. No bo mam takie poczucie, że dziennikarze są nastawieni na rozwiązanie. Szukamy, jak rozwiązać, jak powiedzieć, żeby trafiło, jak robić, żeby nas słuchali, tak? No to jest nasze zadanie. Co przynosiło dobry efekt w waszych komunikatach, tak? Co skutkowało? Co wpływało tam, że ludzie mówili, no może te maseczki jednak okej, a może się jednak zaszczepię. Czy widziałaś takie wasze komunikaty, wasze treści, co? Które przekonywały w jakiś sposób tych nieprzekonanych? To ja tutaj odwołam się znowu do Marcina. Trzeba opowiadać historię, dobre historie. Ale jak się, emocjonalnie nacechowane. Właśnie. Język naukowy pozbawiony jest zasady emocji, no bo taki powinien być. A z kolei ludzie są emocjonalni i czują lepiej to, co jest emocjonalnie nacechowane. Innymi słowy, jeżeli mówimy o czymś w sposób niezaangażowany, no w sposób taki suchy, no to odbiorca nie będzie tego odczuwał jako coś, w co on powinien się zaangażować. Jeżeli mamy historię osobistą, jeżeli mamy historię związaną z czyimś życiem, z czyimś postępowaniem, to dużo bardziej jest angażujące i no też pokazuje, że my nie mówimy o rzeczach, które są oderwane od rzeczywistości, tylko są tu pośród nas, w tej naszej realności i powinniśmy się z tego powodu w to angażować. Ale masz takie doświadczenie, że w waszej właśnie narracji, czy to podcastowej, czy to radiowej, czy to blogerskiej, kiedy na przykład, nie wiem, miałaś historię, tu jest moja babcia, zaszczepiła się na COVID, babcia Stenia ma 90 lat, pierwsza się zaszczepiła, w ogóle jest zachwycona, pół rodziny zachorowało, babcia Stenia w ogóle super przeżyła, tak? I wszyscy wtedy myślą antyszczepy, no dobra, też mam babcię Stenię, tak? I to taki mechanizm, czy za prosto? To jest troszkę za proste. Jakby też po pierwsze trzeba być konsekwentnym i trzeba samemu pokazywać to, że idziemy za tym i sami się zaszczepiliśmy, że sami nosimy maseczki. Warto pokazywać babcie Stenię. No ja już nie mam babci żadnej, nawet Steni. No ale generalnie wśród naszych czytelników, znajomych, przyjaciół są ludzie, którzy rzeczywiście zostali przez COVID doświadczeni i to można spokojnie pokazywać, jeżeli oni oczywiście wyrażają na to zgodę, bo to nie może być poza ich świadomością. Zawsze mi się przypomina ta historia telewizyjna, kiedy przychodzi pan, który jest przeciwny szczepieniom, przynosi zdjęcie z Kirem i mówi tutaj z powodu szczepień umarło moje dziecko i wszyscy mówią, no to właściwie już pozamiatane, nie mamy argumentów. A naukowiec mówi w tym czasie, no ja nie mogę powiedzieć rozstrzygająco, tu nie ma do końca pewności, ale jest 98% szans na to, że te szczepienia dobrze działają, ponieważ tyle wykazały nasze badania. No wiadomo, że to są nierównoważne narracje. No to jaka powinna być równoważna do pana z Kirem? No, pan do z pana, jednym dzieckiem, a moje się zaszczepiło. Pani pediatrka z dzieckiem, które zostało zaszczepione, dobrze się czuje, w jego klasie dzieci chorowały, ono nie chorowało. To też jest może zbyt proste. Być może te historie powinny być lepsze, ale prawda też jest taka, że historie pozytywne nie trafiają tak dobrze do naszych emocji, co historie negatywne. Może być to u Daniela Kahnemana jest, prawda, o tym lotnisku w Singapurze, że może być 10 milionów odlotów i przylotów szczęśliwych, a jak będzie ten jeden wypadek, to oni będą wszyscy pisali, a o szczęśliwych przylotach i odlotach nikt nie będzie pisał. Więc to też jest to nasze ukształtowanie wewnętrzne, tak, te nasze mechanizmy, które sprawiają, że te złe informacje do nas się łatwiej przybijają. Może tutaj specjalista od historii dobrych narracji może powiedzieć. No właśnie, specjalista od historii dobrych narracji. Ja pamiętam też tego kolegę dziennikarza, który powiedział, ty musisz mówić takim językiem jak oni.
ty nie możesz mówić takim właśnie jakaś historia tam szczęśliwa pediatry. To nie trafi. I to była też taka dyskusja, nie wiem, czy ją nazwijmy jakoś tam w bańce, czy nie w bańce. No jeżeli, czy prawa strona, czy jakkolwiek druga strona, jakkolwiek ją nazwiemy, krzyczy, daje proste komunikaty, agresywne komunikaty, to czym odpowiadasz? Sensowną historią i graniem na harfie, czy prostymi komunikatami, ale gdzieś tam pokazującymi inną stronę życia? To jest strasznie trudne, Marcin. A za chwilę porozmawiamy o tym, że teorie spiskowe są podobnie zbudowane jak teorie naukowe. Pamiętam o tym. Okej, okay, ale kurczę, strasznie dużo wątków. Ale to za chwilę. Na razie właśnie od niego. To jest prosty wątek. No jak mówić, jaką odpowiedź zaproponować na narrację spiskową? Tak, jest to pytanie. Możesz powiedzieć, nie wiem, albo pomidor, albo to zależy, nie ma sprawy. To zależy chyba właśnie, ty ci naukowcy. Ja strasznie wierzę na przykład w rozkład normalny gaussowski, jak coś jest niesfałszowane i normalne i naturalne, nie wiem, ludzie rzucają do tarczy albo się mierzą, to prawie zawsze to tak wygląda. Jak w debacie publicznej widzę, że jest taki pluralizm spolaryzowany, też proszę jeszcze raz to szybko powiedzieć, czyli mamy taką krzywą w kształcie litery U, to myślę, tu jest coś nie tak, to nie jest naturalny stan, jeśli trzeba być za albo przeciw w jednej skrajności albo w drugiej, więc zawsze wydaje mi się, że dużo łatwiej będzie, jeśli nie będziemy budować tych mostów, czyli spróbujemy od przywrócenia debaty do takiej funkcji gaussowskiej i uświadomimy sobie, że jednak zwykle więcej nas łączy niż dzieli, że z tymi ludźmi, którzy opowiadają czasem rzeczy, które są dla nas dziwne, jednak na 100 faktów w 99 byśmy się spokojnie zgodzili. Natalia Hatarska to robiła badanie i instytut robił różne badania na ten temat, nagle się okazuje, że my tutaj wiecie, a tak bazowo to wszyscy kochamy kotki. Nie? Właśnie, a tak bazowo wszyscy kochamy kotki i dużo nas łączy i teraz takie doświadczenie, które mieliśmy z projektu, który robiliśmy na temat społecznego postrzegania nowych technologii w rolnictwie, w tym tych technologii edycji genomu, które wydają się na jakoś tam skrajnie polaryzujące. Kiedy prowadziliśmy takie warsztaty wspólne, gdzie byli biotechnolodzy, biotechnolożki z takiego ośrodka w Kandawie oraz rolnicy, którzy deklarowali duży sceptycyzm wobec tych technologii, okazało się, że jak nie zaczęliśmy od rozmawiania właśnie NGTs czy GMO tak czy nie, tylko od tego, co jest dla nich ważne, no to ci rolnicy strasznie pytali, cytuję tutaj jednego z nich, czy te technologie sprawią, że życie na wsi znów będzie sexy? Czy to sprawi, że moje dzieci i wnuki będą chciały zostać w gospodarstwie? Swoją drogą, to był jeden z wątków, który łączył z Polski, Szwajcarii, kilku innych krajów. Co super ciekawe, ci ludzie z Gandawy mówili, Rety, ale my w zasadzie nie wiemy, bo tych technologii nie testowaliśmy pod tym kątem. Nie ma tam wnioskach grantowych i tak dalej. To jest super ciekawe pytanie, które musimy sobie wspólnie zadać. Nagle się okazało, że ta akceptacja lub odrzucenie danych technologii wcale na bardzo głębokim poziomie nie opierało się na teoriach spiskowych, opierało się na pewnym szeregu wartości, które pozostały niewypowiedziane, czyli na przykład na poczuciu lęku, że wejdzie do nas model amerykański, gdzie będą tylko 1000-hektarowe gospodarstwo, gdzie jeździ jeden kombajn, jeszcze sterowany dronem, nie będzie miejsca dla mnie, dla moich dzieci, dla tego naszego tradycyjnego życia. I nagle się okazało, że ten system wartości, tam doszło bioróżnorodność, ochrona tradycyjnego życia wiejskiego, dużo różnych innych rzeczy, mnóstwo łączyło ich. Było dużo niewiadomych, trochę dzieliło, ale naprawdę było o czym rozmawiać. I wydaje mi się, że to jest coś, co bardzo często tracimy z oczu. Ja zajmując się tymi narracjami w wersji internetowej, bardzo się radykalizowałem również przeciw tym strasznym antyszczepionkowcom. Miałem wrażenie, że każdy z nich jest arto idioto. Ale ty profesor, czy ty Marcin? To jest chyba trudno odróżnić, nie? Nie jako badacz i osoba. Że każdy z nich jest albo głupi i brzydki, albo jest opłacanym tronem Putina. Po czym prowadziłem badania terenowe wśród byłych górników w Wałbrzychu. Słyszałem od nich okropne rzeczy. Spiskowe, antysemickie, wszelkie możliwe. Ale kiedy słyszałem te same rzeczy od człowieka, który najpierw stracił pracę, potem mu powiedzieli, że tak naprawdę co zawsze Polska dopłacała, jeszcze do ciebie nikt cię nigdy nie potrzebował, a potem stracił syna w biedaszybie, to ja nie potrafiłem powiedzieć mu, że jesteś głupi, brzydki i ciągle. To wynikało z bardzo wielu rzeczy, bez usunięcia tych problemów. Nie usuniemy tych teorii spiskowych jako czegoś zewnętrznego. I będąc tam w tym Wałbrzychu, akurat słuchałem też radia i
Było wtedy rozstrzygnięcie tej sprawy hali w Katowicach, która się zawaliła. I okazało się, że to był niesamowicie skomplikowany proces. Tu ktoś zawiódł, tam ktoś zawiódł, tu lecznożono i tak dalej. To zdaje się, że nie była pierwsza instancja. I była pani puszczona, która powiedziała coś strasznie podobnego do tego, co ten słuchacz wasz powiedziała. Ja tam straciłam syna i co? Nikt nie jest winny? Ja bym po prostu chciała wiedzieć, kto jest winny śmierci mojego syna. I w tym sensie te teorie spiskowe są jakoś proste, nawet jeśli są wielopoziomowe, że na przykład one moralizują w ten sposób, że mówią, to kto jest winny śmierci mojego syna? To kto jest winny temu, że zawaliło się górnictwo Wałbrzychu? Zazwyczaj jest tak, że my przychodzimy tutaj z bardziej skomplikowanymi odpowiedziami i jakimś krokiem do komunikacji, do przekonania tych ludzi jest jednak wyjście od słuchania. Są też dla mnie bardzo niekorzystne byłoby zakładanie, że oni są jakoś radykalnie inaczej kablowani niż ja. Przejście z powrotem do tych pozycji gaussowskich, to znaczy przypomnienie sobie, jak wiele także na takim elementarnie ludzkim poziomie nas jednak łączy, że ci ludzie mogą być jednocześnie krzywdzicielami jako głosiciele okropnych antysemickich rzeczy i skrzywdzonymi jako ludzi, którzy odarzą. Słuchajcie, tutaj się pojawia cały nadjawu Michał Bilewicz, mianowicie do czasu już trochę człowiek żyje na ziemi. Różne były epoki, różne były momenty, a teraz wszyscy tak mówią, matko, co za czasy, w ogóle tych teorii spiskowych tyle, co się z nami stało, czemu ci populiści wygrywają, zaraz wybory w Stanach, znowu ten Trump, on chyba tam wróci. Teraz będzie to wielkie pytanie do ciebie, Michał. Co jest takie... Nie, spokojnie. Gdzie pieniądze są za las? Nie. Albo dokąd tupta nocą jesz? Nie. Pytanie brzmi, czy faktycznie żyjemy w jakichś takich... Te nasze czasy są jakieś takie turbo niekorzystne i łatwiej wierzymy w różne spiski, bo jesteśmy bardziej zalęknieni, bo trudniej nam ma jakiś punkt odniesienia. Ja nawet to widzę po sobie, uważam się, wiecie, jak tak rozmawiamy, kto gdzieś się tam pozycjonuje za osobę taką oczytaną, a już któraś szczepionka na COVID, która sprawiła, że ja i tak kolejny raz zachorowałam i moje dzieci też zachorowały i lekarka mówi, no wie pani, one jeszcze są nieprzetestowane. Sobie myślę, a może nie idź tą drogą, nie daj się zaprosić, ale idziesz, tak? No wszystkim nam jest ciężko. No chyba czasy, kiedy były gorsze. Dzięki. Pod względem tego, o czym mówił Marcin, znaczy, że jeżeli właśnie pojechał teraz do tego Wałbrzycha i spotkał tam ludzi z jakoś niedawno likwidowanych kopalni antracytu, to kurczę, jakby tam pojechał w 91 roku, to nie musiał jechać do Wałbrzycha. Po prostu w co drugim polskim mieście by znalazł fabrykę, którą zlikwidowano i zwolniono masę ludzi na bruk, tak? I jak robiliśmy badania właśnie wtedy, na przełomie lat 90-tych, 2000-tych, no to ten mechanizm, o którym mówi Marcin, czyli że czuję, że moja sytuacja się bardzo pogorszyła, że kiedyś moje życie było stabilne, teraz przestało być, że kiedyś miałem pracę, kiedyś byłem wynagradzany, a teraz mam jakieś po prostu grosze, które jeszcze inflacja zżera. To zaczynam zastanawiać się, dlaczego to się dzieje. I ktoś podsuwa mi proste wyjaśnienie, tak? Jest jakiś spisek żydowski, jakiś tam rząd światowy, który zabiera. I teraz oczywiście chciałbym odnaleźć sobie tyle empatii, co Marcin i powiedzieć, no tak, no jesteś w takiej sytuacji, jak ja byłem w tej sytuacji, pewnie też bym w podobne bzdury wierzył. I faktycznie to widzieliśmy wtedy w całej Polsce tą dynamikę taką. Znaczy, że teorie spiskowe na przykład na temat Żydów, one były najczęstsze wśród ludzi, których sytuacja dramatycznie się pogorszyła, których życie, którzy stracili jakiś wpływ, to co nazywamy relatywną deprywacją. Też poczuli, że tu innym się dzieje lepiej, czy tak samo, a mnie gorzej. Tak? Tak. No i teraz ja jednak, o ile jako psycholog tak jestem zawodowo zobowiązany do tej empatii, jeszcze bardziej pewnie niż antropolog. Centrum Badań nad Uprzedzeniami, myślę sobie, że... Ale... Bo wiesz, bo to cały czas... Tak. Ja tylko wrzucę... Bo wiesz, wszystko jest fajnie, dopóki nie palimy kukły Żyda, tak? Okej, możemy mieć empatię, dopóki ktoś kogoś nie atakuje. No i to palenie kukły Żyda, to powiedziałbym, że to jest małe piwo, ponieważ wtedy mieliśmy regularne pogromy, jak na przykład pogrom Romów w Mławie, czy później mniej znany pogrom Romów w Oświęcimiu. I to faktycznie były też miasta, w których upadały jakieś przedsiębiorstwa, w których sytuacja ludzi się dramatycznie pogorszyła. No i co? I nagle byli ci Romowie, którzy, prawda, jeździli nagle lepszymi samochodami niż my, a zawsze byli pariasami. No to kto nam zabiera pieniądze? Kto nam zabiera miejsca pracy? A więc to nawet na tym poziomie się działo i to były już ewidentne akty przemocy, niszczenie domów, podpalanie. To wiele dni trwało przecież w Mławie. Oczywiście. Więc powiedziałbym tak, nasze czasy dzisiaj pod tym względem nie są dużo gorsze,
One są gorsze, bo no, mamy takie, no, ta sytuacja epidemii COVID-u jest w jakimś sensie unikalna. Znaczy spektakularna pod względem tego, ile Polaków zginęło w bardzo krótkim czasie. No tak, na przykład w ogóle ludzi na świecie, ale w Polsce tych nadmiarowych zgonów było naprawdę niepokojąco dużo, nawet na tle innych państw europejskich. I to jest coś, o czym się nawet nie mówimy sobie, o tym, jakie traumy doświadczyliśmy i tych historii, że ktoś stracił, prawda, matkę, dziadka, ojca, znajomego, bliskiego, kogoś, kogo bardzo szanowaliśmy. Po prostu nagle zniknęło z naszego otoczenia bardzo dużo ludzi z tego powodu. No i teraz... To, co jako psycholog myślę jednak nad takimi efektami interakcji różnych czynników. To znaczy, że z jednej strony, tak jak mówi Marcin, tak, oczywiście trudna sytuacja osobista, ekonomiczna, ona powoduje wiarę w teorie spiskowe, które ktoś nam podsuwa. Ale to, że my uwierzymy w te teorie spiskowe, wynika z problemu, o którym ty mówiłeś, że brakuje dobrego przygotowania. Znaczy to, żeby ta wiedza naukowa, prawda? To, że przychodzi naukowiec i mówi z prawdopodobieństwem takim a takim zajdzie, żeby to było dla nas przyswajalne. A kiedy to będzie dla nas przyswajalne? Kiedy w szkole nauczymy się, jak tą wiedzę naukową przyswajać. Tak? Czy edukacja naukowa, czy też jakiś rodzaj, nie wiem, analfabetyzmu naukowego, który powoduje, że my... Edukacja o świecie. Że my nie myślimy... Edukacja medialna do niuansu. Że prawdopodobieństwa, istotności statystyczne, to są rzeczy, których ludzie po prostu nie są w stanie przetwarzać. I oczywiście do tego dochodzi ten nasz paskudny hardware, który dotyczy już wszystkich, ale już nie tylko teoretyków spiskowych, czyli mówiłaś bardzo celnie o tym efekcie negatywności. Informacja negatywna ma większą wartość niż pozytywna. Dla każdego człowieka ona jest nawet nie tylko medialna, ona dotyczyła przetrwania człowieka na pustyni. Oczywiście. Ponieważ kontakt z tygrysem, prawda, jeżeli byśmy tego tygrysa nie wzięli na serio, to giniemy, tak? A jeżeli jakiegoś, nie wiem... Tupta sobie jesz. Prawda, to on, tupta albo nie tupta, to nie ma takiego, prawda, możemy mieć do niego pozytywny stosunek albo nie, ale do tamtego musimy mieć negatywny, prawda? I te adaptacyjne zasady, one są we wszystkich. I żeby ograniczyć ich zgubny wpływ na nasze funkcjonowanie, my musimy być przygotowani. To szkoła musi nas przygotować do tego, żeby dać nam narzędzia, które pozwolą nam, prawda, zrozumieć, że ten artykuł z Nature czy z Science, który pokazuje nam jakoś, czy z Lancetu w wypadku badań medycznych, który pokazuje porządną wiedzę i jakiś komentarz, który gdzieś ktoś opublikował w jakimś tam niszowym czasopiśmie naukowym, żebyśmy byli w stanie po prostu popatrzeć na to i zobaczyć, tak, tu jednak widzimy to ten naukowy warsztat. No pewnie. To jeszcze bym dorzuciła warstwę. O jedną rzecz. Panowie mówią o swoich dziedzinach. Ja powiem o swojej, medialnej. Warstwa medialna. Do tego wszystkiego, o czym tutaj mówimy, trzeba nałożyć to, że ten internet, media społecznościowe się coraz bardziej popularyzują i w związku z tym coraz więcej osób sięga po nie po to, żeby czerpać wiedzę o świecie. W związku z czym te wszystkie teorie, które były niszowe w dawnych czasach, kiedy prasa nie pisała o każdym przypadku płaskoziemcy, pisała czasem o lądowaniu UFO. Teraz płaskoziemca ma swój portal. Ma swój profil, grupę i setki tysięcy czytelników, ponieważ no, to jest łatwe w osiągnięciu, żeby tam dotrzeć do tej grupy, żeby czytać właśnie takie zbiasowane bardzo informacje i te informacje po prostu można spokojnie na bieżąco czerpać z dowolnego miejsca mediów społecznościowych, bo one tego dostarczają. W związku z czym to jest nagłaśnione. Generalnie mamy to podane na tacy, w związku z czym te niszowe dotychczas ruchy, które skupiały się wokół teorii spiskowych, no mogą mieć większy zasięg, mogą zyskiwać zwolenników. I to jest moim zdaniem bardzo istotna tutaj kwestia tego, że media zmieniły wagę tego, co się dzieje w niszy i wyniosły to na piedestał. A jeszcze jest jedna rzecz, o której warto powiedzieć, to, że w naszych mediach, polskich zwłaszcza, dzieje się też taki dosyć niepokojący proces i to od bardzo dawna. To znaczy media o czymś piszą, czy też mówią i nie powołują się na źródła, ponieważ nie chcą linkować na przykład do konkurencji, ale również dotyczy to tego, że nie
powołują się na źródła naukowe. W związku z czym nie ma takiego przywiązania do tego, żeby te źródła jakoś klasyfikować, żeby ludziom pokazywać, że jakieś źródło typu Nature Science czy Lancet jest bardziej wiarygodne niż inne źródła, które są, nie wiem, portalem pana Zenka. Pana Włoszczyzny, tak? I ten brak poszanowania dla źródeł, moim zdaniem, w zestawieniu z tym, co się dzieje w mediach społecznościowych, i do tego, to już następny wątek rozpocznę, tylko go tak rzucę, że te tak nasze media, w Polsce media społecznościowe nie są tak monitorowane przez tych dużych wydawców, jak to się dzieje na przykład w Stanach, gdzie oni bardziej interweniują. Te grupy moderujące są bardziej wyczulone na ten hejt, który tam jest, czy fake newsy, czy dezinformację, która tam jest uprawiana, a w Polsce my jesteśmy zaniedbani, te grupy moderatorskie są małe, w związku z czym tu można dużo bardziej się nie szerzyć rzeczy, które są naprawdę szkodliwe. A powiedz jeszcze, Ola, jedną rzecz, bo ty jesteś taką tutaj Matuzalemem czy Matuzalemką, jeśli chodzi o pracę popularyzatorską. Zabrzmiało. 12 lat bloga Crazy Nauka, 12 lat. To jakby w tym świecie społecznościowo-medialnym w ogóle dzisiejszym, to jest, wiecie, jakaś, po prostu jak kiedyś Kreda Jura Trias. No, bardzo duży taki czas. Jestem dinozaurem. Oj, nie. Zaurką. No i no, dziękuję bardzo. Ale teraz całkiem serio pytanie. Czy masz takie poczucie, że na początku waszej drogi musiałaś inaczej budować komunikat? Nie wiem, trudniej, łatwiej, inaczej niż dzisiaj, żeby dotrzeć z naukową treścią, rozbijającą chociażby te, wiesz, te kulki śniegowe, jakieś teorii spiskowych, na ile to się zmieni. Trudniej nam ludzi tutaj jakoś... W jednych aspektach było trudniej, w drugich łatwiej. I ja powiem o dwóch takich rzeczach. Łatwiej było ludzi zachwycić nauką. To były jakby początki takiej sprawnej popularyzacji. Wszystko było takie wow, tak? Tak, był duży efekt wow. Ludzie rzeczywiście chętnie o tym czytali. Oczywiście najchętniej czytali o sukcesach polskich naukowców. Wiadomo. No ale też nie należy... Teraz już rozpuściliście nas już, polscy naukowcy, już się przyzwyczailiśmy już niczego. Generalnie ludzie chętniej chłonęli ciekawostki, ale też z drugiej strony byli na przykład kompletnie niezainteresowani tematyką zmiany klimatu. Co się zmieniło jakieś 6 do 7 lat temu? Kiedy ta tematyka się przebiła do mainstreamu. I to są jakby takie... Dwie strony, że udało nam się osiągnąć jakiś sukces właśnie w dyskusji nad klimatem. Sukces przede wszystkim ja widzę w tym, że elektrownie jądrowe zyskały wreszcie dobrą prasę należną im. Ale właśnie te naukowe ciekawostki przestały być tak dla ludzi istotne, jak dyskusja nad tym, czy coś jest... czy coś z zakresu pseudonauki jest interesujące, czy nie. Ten dyskurs w którymś momencie przeniósł się na to, że my musieliśmy, zamiast pokazywać, że nauka jest fajna, zacząć tłumaczyć, dlaczego nie należy się skupiać na pseudonauce, dlaczego pseudonauka jest szkodliwa i jakby gdzie są te mity, które zaczęły coraz bardziej szerzyć się w świadomości. Te granice w tych obydwu procesach widzę jakieś 6-7 lat temu mniej więcej. To się zadziało. Być może właśnie te media społecznościowe wywołały takie dziwne zmiany, ewolucje, którą tu zaobserwowałam. To do Michała jeszcze za chwilę wrócę, ale teraz patrzę na Marcina. Wrócę do ciebie, Michał, z hasłem moralność. Patrzę na ciebie, Marcin, bo chcę cię albo zapytać po prostu, jeżeli chcesz coś skomentować, co się zadziało tutaj, a jeżeli nie, to wrócę do tego pytania o budowanie narracji, tak, tych dobrych narracji, no bo to jest twój codzienny kawałek chleba. Wiem, że pracujesz teraz też w takim europejskim gronie, będziecie patrzeć na, no właśnie na co, na narrację w mediach w Europie? Tak. W kilku wybranych krajach, też nazywam NOTES, Europejskie Obserwatorium Narracyjne, i patrzymy na klimat, szczepienia i teraz będziemy się zajmować migracjami, więc trochę będzie rozrzut. Tak. Ale jak to często w tych europejskich projektach ktoś pisał do pomysłu, co mu się wydawało ważne, a potem trzeba to godzić. Plus jest taki, że się okazuje, że dużo jest takich metanarracji, które łączą te rzeczy, o czym bym wcześniej pewnie nie pomyślał. Ale to, co w tym projekcie ma pewien urok, to to, że my tam mamy możliwości badania tak bardziej całościowo dyskursu. To znaczy interesuje nas, co w ogóle mówi się o klimacie,
I dopiero na kolejnym etapie w porozumieniu z fact-checkerami wyodrębniamy tę część, którą można by nazwać właśnie spiskową, antynaukową i widzimy ją na tle całościowej mapy, dzięki czemu możemy też widzieć te potencjalne mosty narracyjne, które ludzie wpadają do tych teorii spiskowych i jak można ich stamtąd wyciągać. No i okazuje się, że nie wyróżnia się tam taka wartość jak spiskowość 0-1. Jak ktoś ma 1 spiskowość, no to wpada, jak ktoś ma 0, to nie wpada. Okazuje się, że jest to bardziej złożone, że taką kluczową wartością może się okazać na przykład wolność. Że postrzegam działania regulujące klimat albo szczepienia jako zagrażający mojej wolności. Zabiorą mi schabowego i będą mnie karmić robakami. Zabiorą mi mojego diesla i zmuszą mnie do jeżdżenia jakąś hulajnogą. I ta wizja zielonej dystopii albo covidowej dystopii, ona teraz tworzy w tych analizowanych co bardzo wyraźny taki główny trzon. Powiedz Marcin, na ile my jesteśmy tutaj, Polska wyjątkowa? To znaczy są pewne trendy światowe, trendy europejskie, coś jest takie typowo polskie. Na ile ta wiara w różne mity i spiski jest bardzo nasza? Gdzieś tam, nie wiem, wyrosła z obobonnej polskiej tam tradycji. Sama mam coś takiego, że jak zapomnę coś wziąć wychodząc z domu, to się cofam i przysiadam na chwilę. Mówię, czemu ja to robię? No bo gdzieś tam kiedyś był taki zwyczaj, tak? No ile my jesteśmy jacyś unikalni, jeśli chodzi o wierzenie właśnie w proste teorie, w populistów. Nie, przynajmniej tutaj u nas w tych badaniach nic takiego nie wyszło z porównania Polski z innymi krajami. A z innych, a w ogóle z twoich obserwacji, jak patrzysz na budowanie narracji w Polsce. Znaczy, te dobre narracje, one są zawsze lokalne i sezonowe i odwołują się do tego, co jest na bieżąco, więc... Od szczegółu do ogółu, tak? Od szczegółu do ogółu. W Polsce to będzie kotlet schabowy, w innym kraju no to może być stek albo sushi. Jakaś inna. Tam nie sięgają nasze macki. Ale to, co będzie tym konkretnym rekwizytem, bardzo się zmienia. Natomiast same teorie strasznie są importowane. To aż jest rozczarowujące, jak mało mamy tych lokalnych teorii. To jest też tak, że ci ludzie, jak rozumiem, obserwują to, co się dzieje w innych miejscach i my obserwujemy media, obserwujemy taką komunikację troszkę bardziej niszową i obserwujemy partie polityczne i nawet w przypadku partii politycznych strasznie widać, jak na przykład partie mocno prawicowe na początku trochę nie wiedziały, co zrobić z tym COVID-em, a później zaczęły od swoich kolegów, koleżanek z Zachodu bardziej podkradać pewne racje, opowieści, tak? Które się tam sprawdziły. No tak to wygląda na wykresach. Oczywiście z wykresami to nic nie wiadomo, ale jednak to przesunięcie w czasie jakoś można zaobserwować i oczywiście ono wynika też z innych troszeczkę czynników. Znaczy to, czy najpierw, bo generalnie było tak, że w przypadku na przykład szczepień wyszła nam taka bardzo wyraźna matryca, że 4 główne, najbardziej powszechne narracje w ogóle nie mówiły tak prosto szczepienia tak czy nie, tylko mówiły, czy mamy poczucie, że państwo jest silne, czy że jest słabe i czy mamy poczucie, że powinno być silne i powinno być słabe. Jeśli ktoś miał poczucie, że państwo powinno działać i państwo działa, na przykład partia rządząca taką komunikację, to mówiła, wszystko w porządku, mamy to pod kontrolą. I to była jedna opowieść o szczepieniach. Inna opowieść była, państwo powinno działać, ale nic nie robi. Ludzie umierają na ulicach, rety ratunku. I to była opowieść, która wcale sama w sobie nie prowadziła do spisków. Dopiero w drugim kroku. Była opowieść, która mówi, państwo nie działa i trudno, bo nie powinno działać i my to oddolnie będziemy robić, solidarność, tu rozwozimy na skuterach, maseczki, szyjemy. Bardzo ciekawa narracja, która mówi, tak, zaszczepmy się, to w naszym interesie i w ogóle taka oddolna solidarność. Ale była też narracja ostatnia, która mówi, państwo nie powinno być silne, a jest. COVID może jest, może go nie ma, ale to jest okazja, żeby tak kontrolowali nas, zamykali biznesy, otwierali biznesy, zainstalowali nam aplikacje i teraz każda nowa rzecz, która się pojawiła, lockdown, tak czy nie, była natychmiast wpisywana w tę matrycę. Czyli tak, słuchajmy się państwa, tak, bądźmy odpowiedzialni sami z siebie, nie, nasze państwo nie potrafi nawet lockdownu porządnie zrobić, wszystko jest źle, albo lockdown służy temu, żeby państwo nas więziło. I w tej czwartej ćwiartce te teorie wykluwały się, ale nie wykluwały się znikąd. Wykluwały się w tej matrycy i tutaj akurat różne polskie tradycje nieufności wobec państwa są bardzo... No właśnie, Michał, tutaj do ciebie pytanie. 2021 rok, ten taki przełomowy, już dzisiaj przywoływany też kilka razy w waszej rozmowie, tygodnik powszechny, o szczepieniach mówisz takie zdanie. Emocje są rozchwiane, bo konflikt o szczepienia i obostrzenia toczymy na gruncie moralnym. W takim sporze trudno o subtelności. No właśnie, co to znaczy, że różne konflikty tworzymy na poziomie moralnym? Czy to nie jest tak, że ponieważ doklejamy właśnie tak dużo do tematów, wydawałoby się prostych, to już potem
zapędzamy się z tą polą śniegową. No tak, myślę, że to jest też właśnie cecha mediów społecznościowych, że one bardzo wiele kwestii moralizują. Bo, i to wiemy z takich prostych badań, bez żadnych algorytmów, które kierują tymi mediami, ale samo zachowanie ich użytkowników. Oni chętniej retweetują, chętniej szerują te treści, które zawierają w sobie emocje moralne. Wstyd, hańba. To się naprawdę dużo lepiej rozchodzi. To powoduje, że w efekcie ten język, którym mówimy o bardzo wielu kwestiach, on się siłą rzeczy staje bardziej zmoralizowany. No a z kolei wiemy z bardzo wielu badań, że moralizacja jest dosyć niebezpieczna. Czyli jeżeli jakiś konflikt się moralizuje, jeżeli wyrażamy go jako kwestię moralną, to tracimy zdolność zawierania kompromisu. Tracimy zdolność do tego, co Marcin nazywał tym tu ładną metaforą góry w rozkładzie gaussowskim. Tak? Czy znalezienia jakiegoś takiego wspólnego gdzieś miejsca, gdzie jest nas przecież najwięcej, a tych ekstremistów powinno być najmniej. Tak? To jest jakiś problem. No i oczywiście do tego dochodzi też pewnie to, że w Polsce faktycznie jest jakaś duża taka tendencja do jakiegoś nonkonformizmu, buntu. Właśnie doszukiwał się tutaj jakichś romantycznych źródeł tego i zapewne takie też one są, chociaż ten romantyzm dotyczył w sumie dosyć wąskiej warstwy polskiego społeczeństwa. Kiedyś się zdemokratyzował się przez lektury. Się żyło, tak. No właśnie. Ja raczej doszukuję się źródeł tego w takim też doświadczeniu traumatycznym, tych skrwawionych ziemi, w których żyjemy i tym, że... Traumaland, premiera marzec 2024. No to jest jakaś taka próba właśnie takie zastanowienia się nad rolą tej traumy narodowej jako pewnego pewnej predyspozycji, prawda, która nas skłania do interpretowania różnych rzeczy w sposób właśnie też spiskowy, lękowy, nieufny. I to też widzieliśmy bardzo mocno w badaniach, które robiliśmy w czasie COVID-u, a które zaczęliśmy robić jeszcze wcześniej, przed epidemią. Było takie duże, podłużne badanie, gdzie badaliśmy autorytaryzm w Polsce i w Niemczech. Co to jest autorytaryzm? Dla psychologów autorytaryzm ma takie trzy podstawowe wymiary. To znaczy z jednej strony to jest właśnie taka podążanie za władzą, za nakazami władzy, takie ślepe posłuszeństwo wobec władzy rządzących. Z drugiej strony to jest autorytarna agresja, czyli ci, których rządzący wskazują jako wrogów, no to agresja wobec nich, nienawiść wobec różnych obcych, odszczepieńców. I trzeci wymiar to nazywamy go konwencjonalizmem, czyli zawsze trzeba postępować zgodnie z tradycją, prawda? Z tym, jak robili nasi dziadkowie, pradziadkowie. Musimy postępować tak, jak to czyniliśmy w dawnych czasach. I to, co się okazało, to że zwykle psychologia mówi, to jest jedno. To znaczy, jak ktoś wierzy władzy, to będzie też bardziej związany z tradycjami i tak dalej. My czujemy, że w Polsce tak nie jest. Że to nie jest to jedno i to samo. I to, co zauważyliśmy w czasie COVID-u, jakbyśmy takie duże badanie, to, że epidemia koronawirusa spowodowała, że ci ludzie, którzy czuli się szczególnie przerażeni, zagrożeni tym nowym wirusem, w Niemczech szukali oparcia we władzy. U nich wzrastało posłuszeństwo wobec władzy, wzrastało zaufanie do władzy. Inna sprawa, że ta władza w Niemczech sobie dużo lepiej poradziła z tym. Tak? Ale ona mogła sobie lepiej poradzić, kiedy miała społeczeństwo, które jej ufało. To jest dwustronna relacja. W Polsce coś zupełnie innego nastąpiło. W Polsce w ogóle ci ludzie zagrożeni COVID-em nie widzieliśmy u nich wzrostu zaufania do władzy, czy wzrostu jakiegoś takiego właśnie tego autentycznego posłuszeństwa. To, co w Polsce się pojawiło, to był, jeżeli już cokolwiek, to raczej ten wzrost agresji autorytarnej i nieznaczny wzrost właśnie tego konwencjonalizmu, czyli tego, no róbmy tak, jak to zwykle robiliśmy, prawda? Znaczy, czyli opieramy się nie na tych autorytetach medycznych, nauce, rządzących, prawda? I mówimy ślepo i ufamy tym, którzy mają autorytet. Nie, tylko właśnie, prawda, jak to byśmy robili w dawnych czasach. No ale właśnie, jak Paweł Reszka wydawał swoją książkę Stan krytyczny, On lubi wejść w środowisko i tak jak napisał książkę o Mali Bogowie, zatrudnił się w szpitalu bielańskim jako sanitariusz, szybko go tam po 2 tygodniach zdemaskowali, no ale wszedł w system i zobaczył, jak to wygląda. Pamiętam, jak opowiadał o zbieraniu materiału do książki Stan krytyczny, która była o początku właśnie pandemii COVID-19. On mówił, że wszyscy wierzyliśmy, że w Polsce jest taki czerwony przycisk.
w systemie ochrony zdrowia. I jak coś się dzieje, to przychodzi ktoś i mówi tik, alarm i uruchamiają się służby. Otóż nie ma. I to jest... Ale wierzyli Polacy? No, on tak mówił, no, ja nie miał na to badań, to nie jest, wiesz, science based. Nie, bo to ciekawe. Ten, natomiast, znaczy, ja bym na przykład, ja mówiłam, no tak, ja też tak bym sobie wyobrażała sytuację, tak? Pewnie sporo osób tak sobie wyobrażało, że jak coś się dzieje, no tak bym sobie wyobrażała sprawnie działające państwo, tak? Słuchajcie, będziemy kończyć, bo idziemy w niebezpieczne rejony, będziemy naprawiać Polskę, a to za daleko, naprawiać przyszłość Polskę. On tego nie oparł na badaniach, tylko gdzieś tam na swoich też takim, na swoim nosie dziennikarskim. No myślałem, że jako reporter, że coś, są jakieś procedury, coś. Nie. Ale ponieważ zazwyczaj różne programy i podcasty mają taki, wiecie, wyznacznik czasowy, naszym wyznacznikiem jest poziom wody w szklankach. Ponieważ woda się kończy, to będziemy płynąć do brzegu. To się uśmiecham i rzeczywiście w stronę puenty patrzę na ciebie z takim pytaniem, co dalej? To znaczy, jak dalej będziecie odbijać teorie spiskowe i jakby zerknęła do szklanej kuli, której tutaj celowo nie mamy, to jak ty myślisz, jak to się będzie kształtowało w najbliższych latach? No czasy są ciągle rozchwiane, ale to, co mówił też Marcin, patrzymy na różne regulacje, pewnie bardziej europejskie niż światowe, wobec mediów cyfrowych, wobec świata cyfrowego, AI Act, to też jakaś taka sytuacja, która przed nami, może uda nam się te konie jednak jakoś, wiecie, ściągnąć, nie będą tam po tym stepie same wędrowały. Jak ty patrzysz na to, czy będzie jeszcze więcej tych teorii, czy uda się jednak trochę racjonalizmu wlać do tej szklanki? Może być też pobożne życzenie, może być. Nie wiem, wiesz, ale chciałabym. Ale bardzo bym chciała. Nie widzisz jakieś trendy rozwoju, rzeczywiście, o czym się mówi, znaczy. Tutaj z mojego punktu widzenia, w tej mojej warstwie medialnej, kluczowe jest to, żeby te regulacje się pojawiły. To, co już podpowiedziałaś i to, co ty wcześniej powiedziałaś. Bez tego nie ruszymy chyba, co? Znaczy w momencie, kiedy regulacje się pojawią, pojawi się potrzeba patrzenia na ręce i potrzeba dobrych praktyk. I tutaj no nie ma taryfy ulgowej. Jeżeli Europa nam tego nie ureguluje, no to my wciąż będziemy tym takim zaniedbanym zaściankiem, gdzie można puszczać dwóch moderatorów na cały kraj, bo ten kraj nie jest priorytetowy. A to jest niezwykle istotne. I czy w twoim pytaniu jest zawarte, czy jako społeczeństwo zmądrzejemy? Nie. No to nie mi odpowiadać na temu, może tak. Nie, zupełnie nie. No, wydaje mi się, że... To co by pomogło, ale to mówicie o tym, tak? Tutaj Marcin, że bardzo kiwa głową, że... Ja też się zastanawiam nad tym, jak... Mówią, że wiesz, są przepisy, ale nie są egzekwowane, to też... No, ale też sztuczna inteligencja ona coraz bardziej wkracza i ona może zrobić dużo dobrego w kwestii właśnie monitorowania, moderacji dyskusji i sprawdzania, gdzie się pojawiają te takie zarzewia treści, które są i hejterskie, i po prostu nienawistne. I tu może to zadziałać pozytywnie. Z drugiej strony oczywiście idziemy też w stronę deepfake'ów, które będą coraz mniej odróżniane od rzeczywistości. I tutaj możemy trafić na różne mielizny. Ja mam nadzieję, że jednak sztuczna inteligencja, to co mówi garstka specjalistów, że ona nam generalnie nie to, że zniszczy świat za 5 lat i przyjdzie Terminator Arnold Schwarzenegger, który będzie deptał po ludzkich czaszkach, tylko po prostu damy... Znaczy, część tej naszej uwagi, którą powinniśmy poświęcać mediom społecznościowym i która zostanie wymuszona przez, miejmy nadzieję, regulacje, zostanie scedowana na sztuczną inteligencję, która po prostu będzie to robiła za nas właśnie pod naciskiem przepisów. Tak to widzę. A ty jak to widzisz? Naprawienie przyszłości, regulacje to jest jedna z opcji. Jak najbardziej. Myślę, że powinniśmy jednak w szkołach mieć taki przedmiot jak odróżnianie, taką edukację cyfrową, może tak to byśmy nazwali, tak? Jakby taka mapa poruszania się po dzisiejszym świecie, który jest nieco bardziej skomplikowany niż świat naszej babci. Tak? Tak, to by się przydało i pewnie w tym celu też trzeba dobrze znać nowe technologie, no bo nie możemy tego scedować na zaawansowanym wiekiem nauczycieli, którzy sami zwykle uczą się tych nowych technologii od uczniów. Tutaj też nie pokładam takiej olbrzymiej wiary w szkołę, no bo niektóre te efekty, które, no choćby ten efekt piłki i kija, czyli które razem kosztują $110 albo cegła waży kilogram na pół cegły. My wiemy, że to jest tak, że na autopilocie wszyscy w to wpadniemy i musimy dopiero wykonać świadomą tę czynność. Jedni wykonują, drudzy nie, ale nie możemy oczekiwać, że za każdym razem będziemy wykonywać tę świadomą czynność. Pewnych rzeczy tutaj nie przeskoczymy i szkoła tego nie zmieni, bo każdy z nas czasem ma gorszy dzień i jest zmęczony i leniwy, więc
regulacje. Natomiast super ważne, i to chciałbym też podbić, jest ta kwestia moralności w polityce. To nam się może wydawać strasznie paradoksalne, ale lepsza polityka byłaby mniej moralna. Po pierwsze, tutaj znowu... Czekaj, wytniemy to zdanie. Tak. Lepsza polityka byłaby mniej moralna. Nie chciałbym wracać na teren psychologii, ale ludzie, którzy mają wizję bardzo silną, sprawiedliwego świata, mówią, górnicy w Pobrzegu pewnie sobie na to zasłużyli. Jakoś tam, może byli gorsi, leniwi, bo złe rzeczy nie spotykają dobrych ludzi. I to jest jedna rzecz. A druga, jakoś jak rozumiem, z nią współzależna, jest to, że jeśli pomyślimy sobie o jakimś temacie bardzo zmoralizowanym, aborcja, to w sytuacji, w której zarządzałyby tym komputery albo ludzie, którzy mają takie deficyty poznawcze jak ja, no to usiadłyby te dwie strony naprzeciwko siebie, zrobiły protokół rozbieżności, a potem powiedziały, wszyscy uważamy, że żadna kobieta nie powinna być zmuszana do aborcji, na co się akurat obie strony zgadzają, jak możemy wprowadzić prewencję przeciwko przymusowi ekonomicznemu i przemocowemu. Wszyscy się zgadzamy, że należy się dobra opieka okołoporodowa, wszyscy się zgadzamy, że jakaś forma edukacji seksualnej, jaka będzie sprzyjać obydwu celom, i nagle się okazuje, że ten gauss jest odzyskany. Ale te dwie strony nie mogą siąść do rozmów. Dzisiaj nie ma takiej możliwości, że one będą ze sobą pretraktować, bo jedne ciemiężą kobiety i mordują kobiety, a drugie mordują dzieci. I w takiej wizji nie ma przestrzeni na to. Wziął to przykład najbardziej radykalnie do głowy, ale dyskurs dotyczący szczepień, klimatu i wielu innych rzeczy, o których mówiliśmy, które dziś są podatne na teorie spiskowe, wygląda tak, jak wygląda, właśnie dlatego, że jest poddany na wstępie ocenie moralnej, ale to wszystko jest splecione, więc najpierw regulacje, a potem myślenie, jak politykę zdemoralizować. Lepsza polityka byłaby mniej moralna, to w tym rozumieniu oczywiście marcinowym. No. Nie wiem, znaczy polityka oczywiście jest wypadkową preferencji możliwości wyborców, tak? No i to jest niestety taki zaklęty krok, znaczy, bo oczekujemy regulacji, prawda? Ktoś te regulacje musi wprowadzić. No, z tymi moderacjami treści w mediach społecznościowych, no to dobrze wiemy, że najwięcej moderacji, na przykład w Facebooku prowadził najwięcej moderatorów, ale rynek niemiecki. Dlaczego? Ponieważ tam najwcześniej wprowadzono państwowe regulacje, po prostu odpowiedzialność. Prawną, to się łączy wszystko na pewno. Odpowiedzialność dostawcy za treści, które użytkownicy tam umieszczają. Tego nie ma w Ameryce oczywiście z powodu poprawki do konstytucji, tak, która chroni wolność słowa, a więc w Ameryce tego jest odpowiednio mniej. W Polsce też jakby wolna Amerykanka, pomimo, że nie musiałaby być, prawda? Mieliśmy orzeczenia w sprawie tego Sikorskiego przeciwko Springerowi, prawda? Które jest parę precedensów, na których można by się oprzeć, w których można by troszeczkę bardziej to ograniczyć i skłonić te korporacje do większej kontroli. Ale to musi zrobić państwo. Żeby państwo to zrobiło, to wyborcy muszą oczekiwać tego. Żeby wyborcy tego oczekiwali, to muszą być lepiej wykształceni. I to wykształcenie, prawda, czyli to też szkoła jest bardzo ważne, żeby ta szkoła zadziałała. No ten minister edukacji, który jest, olejka, wybrany, znaczy, prawda, przez tych wyborców. Ministra. To jest wszystko trudne. To nie jest łatwe. Nasz punkt startu nie jest najlepszy. To znaczy nie mamy bardzo dobrze wykształconego społeczeństwa, które by tego oczekiwało i od swoich polityków. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. Niezwykle istotne jest to, żeby jakby zdawać sobie sprawę, że w tej edukacji medialnej, która powinna zaistnieć w szkole, powinny być prowadzone zajęcia właśnie pod kątem tego, jak działają algorytmy, jak one nas, jak polaryzują opinie, w jaki sposób windują kontrowersyjne, czy też budzące dyskusje, posty, informacje, które są negatywne. Tak? I to ta wiedza na równi z wiedzą na temat metody naukowej, która też powinna być w szkołach rozpowszechniona bardziej, ale wydaje mi się, że być może dobrze byłoby to robić w zestawieniu z edukacją medialną, bo to jakby pokazuje, gdzie są rozłożone siły. Pogadamy w kolejnym odcinku podcastu Światokiem Nauki, bo szykuje się też odcinek temu poświęcony i tej edukacji cyfrowej, będzie pan Dabiga i nie tylko, więc będziemy się zastanawiali, jak pod tym kątem naprawić. Na koniec będę teraz jak ten słuchacz kiedyś w radiu, który zadzwonił, powiedział tak lub nie. Marcinie, czy teorie spiskowe są podobne do teorii naukowych, tak czy nie? Tak. Dziękuję. Michale, jaka była odpowiedź na pytanie 100-110, to jaka jest tam liczba? 5. Dziękuję bardzo. To był podcast Światokiem Nauki. Do zobaczenia, do usłyszenia.